Ogniwo Sopot powstało w 1965 roku, lecz pierwszy mecz został rozegrany dopiero 4 kwietnia 1967. Wkrótce po tym, jak w 1976 roku funkcję trenera juniorów objął Edward Chodura, zaczęto mówić o sopockim fenomenie. W latach 1982-1986 juniorzy i kadeci Ogniwa Sopot zdobyli łącznie 9 medali, a trener Chodura, równolegle prowadząc seniorską drużynę, wywalczył awans do najwyższej ligi rugby w Polsce. Od momentu powstania klubu Ogniwo zdobyło 9 złotych, 6 srebrnych i 2 brązowe medale mistrzostw Polski. Ponadto 9-krotnie Ogniwo sięgało po Puchar Polski. W rugby można podawać piłkę tylko do tyłu. Podanie do przodu jest karane i w miejscu błędu sędzia dyktuje młyn dla drużyny przeciwnej. Natomiast jest możliwość kopania piłki i tu już można przenieść ją nogą do przodu. W rugby można zatrzymywać tylko zawodników będących w posiadaniu piłki, łapiąc za nogi, ręce oraz tułów. Łapanie za głowę lub szyję jest zabronione. Za każde zagranie niesportowe lub błąd spalonego sędzia gwiżdża rzut karny, który można wykorzystać na 3 sposoby. Próba kopu na bramkę za 3 punkty, kop w aut lub zwykłe rozpoczęcie i zagranie podaniem do swoich zawodników. Punkty w rugby można zdobywać na różne sposoby. 5 punktów dostaniemy za przyłożenie piłki na polu punktowym przeciwnika za bramką. I wtedy mamy też bonus w postaci kopu z wysokości przyłożenia. Jest to premiowane za 2 punkty, więc z jednej akcji można otrzymać aż 7 punktów. Rugby to sport drużynowy dla każdego, niezależnie od warunków fizycznych. Wpływa na rozwój budowy ciała i charakteru. To sport widowiskowy. Jeśli sam chcesz się przekonać, zapisz się do najbliższej sekcji rugby.